Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kulfon i witam was w Liars of Fear. Przed drzwiami, które się boję otworzyć jak zwykle. Ostatnio mieliśmy pięknego różowego konika. Dostaliśmy z niego opierdziel, znaczy to właściwie to córka tego gościa została opierdziel. I się nie dziwię, że ją mu odebrali w ogóle tą córkę, jak on tak ją traktował ostro. Nie rozumiesz, to dziecko. Okej. Dzień dobry, misiu. Misiu, nie bądź zły na mnie. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Mam wrażenie, że... Tatuś przegapił piąte urodziny swojej córki. No nieładnie. Jeszcze ma pretensje do wszystkich o to, że przegapił. Tak, tu zamknięte, można się było spodziewać. Tu coś mamy znowu za przeszukanie. O, coś mamy. Dzieci małżeństwa, poradnik małżeński. No, książka autora Molly Pierce to jest lektura dla rodziców spodziewających się swojej pierwszej pociechy. Zamów. Teraz otrzymasz darmowy komplet kaset motywacyjnych. Dobra, dobra. Okej. Okay. Ej, to jest rysunek tej... Aha, bo to jest na zdjęciu zrobione. Wiem, że ona tak narysowała, ta córka tego gościa i on się jeszcze drze na nią, nie? Że nie umie rysować i tak dalej. No dobra. Skąd tu się wzięły drzwi? Okej. Okay. Nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że tutaj te gry można przejść na kilka różnych sposobów. Bo czasem faktycznie mam wybór, dlaczego to jest w ogóle przemalowane przez misia. Czasem mam wybór po prostu, gdzie mogę iść i ja idę w jedno, a potem się okazuje, że tam już nie mogę wrócić, gdzie byłem, nie? I... Czemu tu jest jakaś stołuszka? Co to było? What the... to miało moją uwagę zwrócić. To jest w ogóle namalowane, przecież to było dopiero to. Jeden stolik był, krzesła. Ja pierdziu, jak to się wszystko zmienia w momencie, jak się obrócisz, człowiek. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. A może wie? A skąd ty wiesz, że ona nie wie?
Zabawa szufladkami, nie? Tylko Kulfon tak potrafi. No dobra. A, tutaj coś było. O, ratatuj. Ratatuj. W szafce łysy, krwawe placki. Włosy nie są moje. Gdzie są nożyczki? Okej. Okay. A tu mogę wejść? A nie, tu jest zamknięte, dobrze. O, światełko mam. Dlaczego ja... Czemu ten obraz się podpalił? To pismo takie krzywe, nie? Musiałem wynieść większość lalek z jej pokoju. To już zrobiło się absurdalne. Nie możesz dawać jej prezentu za każdym razem, gdy czujesz się winny. Cokolwiek tym razem zrobiłeś. Ona potrzebuje ojca, nie kolejnych bezużytecznych błyskotek. No, mądre słowa. Kurde, ja coś czuję, to jest strasznie zamieszanie z tą córką dookoła jeszcze. Ja pierniczę, to się... To jest mindfuck, nie? Totalny. Idę tu. Dlatego żałował, ale idę tu. Że nie będę żałował. Czy ja mam jakąś warcabę? Okej. Okay. Tu jest druga. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Co może ta mała jest opętana przez jakieś moce dziwne? Coś tu spadło. Co to się z tymi krzesłami podziało w ogóle? Jaki ma podalek krzaczka? Mieszkała kaczka dziweczka. Jakieś ordery. No to jest właśnie teraz to. Mogę pójść tutaj. A mogę pójść tutaj. Ile tutaj? Jest w ogóle jakiś his totalny tutaj, nie? O!
No ja mogłem pójść tam. Nie patrzy tak na mnie. Dlaczego ten obraz się... Widzieliście to? Dywanie za plecami. Razem jest nie tak. O! Dobra, idziemy. No tu widzę, mała trochę naraz zrobiła, bo trochę tak te ściany są delikatnie zmalowane i podłogi i trochę tych kredek tu leży. Skąd ona w ogóle tyle tych kredek, kurde, miała? Przecież to są miliony kredek. Czekaj, to jest ten sam pokój. What the hell? Czemu to jest ciągle ten sam pokój? Nie było pytania. To nie jest ten sam pokój. W ogóle te kredki, które uderza mnie. Czy szafka w końcu będzie? Czy tak będę chodził bez... O! O! Ja pierdzielę! What the hell? O! Pomieszczenie, którego jeszcze nie znam. Nie wiem, czy chcę poznać, ale okej. Normalnie, jak ja zawału kiedyś nie dostanę po tym... po tej grze, to będzie dobrze. Bo tak w ogóle, to nie wiem, czy zauważyliście już, ja to nagrywam po kolei. Lecę odcinek za odcinkiem, bez przerywania. Bo ta gra tak wciąga, że no nie wiem, czy ją całą przejdę w ogóle.
Czy ją całą przejdę na tej jednej, że tak to ujmę, sesji. Ale myślę, że większość się uda. Tego tu nie było, stolika. Ani tego wózka tu. Co tu się odwala? Kuźwa dzieje! Pierdziele! Kacie pełne. To kółko od wózka w ogóle. Jak ja przez to przeszedłem? Nie chciałem! To była zwykła ciekawość, żeby tam zajrzeć. Jak ta gra ze mną normalnie w ciula leci? I to w ogóle wygląda tak, jak ja wiedział, że mam tam iść, mam tam się rozejrzeć. Nie! Ja w to gram pierwszy raz, nie oglądałem nigdzie nic. Ta gra sama wyzwala, bo mnie taką ciekawość, że pójść na przykład to zobaczyć, nie? Tak, teraz tutaj to przejście. Ja się obejrzałem, nagle tu jestem, no... To mnie przeraża. Ta gra robi ze mną co chce. I to totalnie... Nie wiem, gdzie ją dokończę. No się robi coraz bardziej straszna. No jest czasami coraz... bardziej przerażać? Nie wiem, czy mam iść tu. Oła! A czy może mam iść jednak tu? Nie? Czyli nie mam iść tu. Mam iść tu. A teraz nie mam iść. Ej, pójdę tu. Okej. Rozumiem. Mam iść na wprost. Idę cały czas prosto. Nie, idę tu. No bez jaj, serio? Ja pierdzisz, i muszę iść tu. Ja bym tam nie chciał iść, tam jeszcze... Coś się rusza.
przyjaciele! Tu się odwaliło. Nie wiem, ale... ale to jest dość emocjonalny ten odcinek. Naprawdę, ja wam serdecznie dziękuję, jeśli wytrzymaliście do końca. Jeśli w ogóle ja tym, co oglądają tę serię, ja naprawdę dziękuję i jestem pod wrażeniem, że to wytrzymujecie. Bo ta gra jest naprawdę straszna. Także dzięki, do zobaczenia, pa pa.